kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Dawno takiego filmu na moim kanale nie było. I powiem Wam, że to jest chyba ostatni film taki w listopadzie, typowo vlogowy. Bo wiadomo, zbliża się grudzień, a co za tym idzie, seria Vlogmas. Więc nie chcę tutaj za bardzo Was zanudzać wcześniej tymi filmami. A dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was na zakupy. Zakupy do kalendarza adwentowego dla Karoliny. I jedzie ze mną Ola, siostrzenica nasza, więc pomoże mi w tych ważnych wyborach i oczywiście Wy. Także zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj ubrałam się na cebulkę trochę. Mam grubą zimową kurtkę, zimową czapkę, buty, bo jest na dworze tak strasznie zimno. Jak widzicie, jestem już w aucie i jadę po Olę. Który bierzesz? Ty możesz wybrać. Ja mogę? No. One ładne mają w ogóle. Wiem. Ja chcę z flamingo. Dobra. No tak. Call me in the middle of the night. One wing. I know you're pulling up outside, baby. You've got something on your mind. One thing that lights the fire deep inside me. How many times do I got to tell you? This is what you're looking at, but you look straight through me. There's so much more. Na naszym ulubionym dziale. Ola ogląda kubeczki. Piękny. No ten jest chyba najładniejszy taki. Nie, najładniejszy był wielonki. No, ale ten też jest ładny. I duży. Można dużo herbaty sobie wypić. Z kubekiem. Ja taką kawę, to bym buchnął. Co? Dowiedziałam się, że będę ze mną robiła zakupy i że w razie czego będzie na ciebie. Na mnie? Czego tak. Na mnie? Już mamy siatki. Tak, Ola też ma. Będziemy teraz liczyć, na ile dni mamy prezenty. Czego nam brakuje. Tak, i idziemy po jakieś słodkości, ale myślę, że i tak już dużo rzeczy mamy, prawda? Na pewno. Także otwieramy autko. Myślę, że większość. Otwieramy autko i sprawdzamy, co mamy. Tak. Oczywiście wszystko później pokażemy, będziemy ładnie pakować. Znaczy ja już w tym nie będę musiała brać udziału, prawda, Aga? W pakowaniu. Ja nie nadaję się do takich rzeczy chyba. No właśnie się bardzo nadaje, tylko jest skromna. Zwracam uwagę. Policzyłyśmy już prezenty na wszystkie dni i okazuje się, że mamy jakieś 16, 17... Ja myślałam, że więcej 17, no może 18 z tym, co mam w domu już. No i teraz idziemy po coś słodkiego, bo oczywiście, jak wiadomo, kobiety bardzo lubią słodycze. Tak. Także idziemy coś wybrać. Karola, dostaniesz Kinder niespodziankę. Ale ona nie może tego oglądać, bo to będą pokazane, ale... No pewnie... ale później sobie obejrzę, tak. Jak już otworzę wszystkie okienka. Oczywiście będą też tutaj prezenty dla Emila, bo już mu tak obiecałam. Tak. Także pewnie będzie się cieszył, też będzie miał zakaz oglądania tego vloga. Dobra, musimy przejść, także odezwiemy się do Was później. Później! Kochani, ja już jestem pod blokiem, zakupy zrobione, wszystkie rzeczy do kalendarza mamy. Za chwilę będziemy wchodzić na górę i pakować. Pokażę Wam każdy jeden prezent. Także Karola będzie miała zakaz oglądania tego filmu i już się nie mogę doczekać, aż to wszystko zapakuję i zobaczymy, jak będzie to ładnie, mam nadzieję, wyglądać. Jestem już w domu, mam tutaj siatę prezentów i teraz wszystko Wam pokażę, a dopiero później będziemy to pakować, także zaczynamy pokazywanie. Mam tutaj kubeczki dwa, jeden czarny, drugi biały, w takie śnieżynki, jeden dla Emila, drugi dla Karoliny. Wyglądają one tak i kupiłam je w Pepco. Kolejna rzecz to tusz do rzęs, powiem Wam, że tutaj będzie bardzo różnorodnie, tusz do rzęs z Eveline. Ola taki ma i podobno jest fajny, więc stwierdziłam, że go wezmę. Mam tutaj takie słodkie skarpetki z mini. Dwie pary, jedne czerwone, drugie szare. One kosztowały 9,99. Jeśli zostajemy w tematyce Pepco, to tutaj jest taka świeczuszka z takim pomponem. Wygląda ona naprawdę uroczo, jest typowo świąteczna. I koszt to 9,99 również. Z dekoracyjnych rzeczy jest tutaj taka biało-srebrna choineczka. Wygląda ona naprawdę fajnie. I również pokazała mi ją Ola, ponieważ sama chce sobie taką kupić. Więc stwierdziłam, że i ja wezmę taką dla Karoli do kalendarza. Przeskakując szybko do słodkości, mam tutaj z Kindera takie mikołajki, 3-pak. Ja go kupiłam w Kauflandzie. I mam tutaj dwie Kinder niespodzianki, również jedna dla Karoli, druga dla Emila.
Ze słodkości w duecie również wzięłam im takie czekoladki z Wedla, tylko jedną jakąś chrupiącą, a drugą z piankami. Żeby było troszeczkę tradycyjnie, to mamy tutaj pierniczki z nadzieniem śliwkowym w czekoladzie. Przejdźmy do kosmetyków. Mam tutaj krem do rąk o bardzo fajnym opakowaniu, bananowo-kokosowy z Eveline. Wracam do ust z EOS. Wzięłam również żel pod prysznic i słuchajcie, on pachnie po prostu przepięknie, także polecam Wam dla tego zapachu nawet. Mam tutaj szminkę z Vibo o takim naturalnym kolorku, też bardzo, bardzo ładna, ale jak widzicie jest zamknięta, więc nie pokażę Wam jak ona wygląda. Jej numerek to 7. Coś, co ja sama w tamtym roku dostałam i postanowiłam również podarować do Karoli, to jest rozświetlacz z Lovely. To jest po prostu mój numer 1 i też bardzo Wam go polecam. I mam tutaj coś, co kobiety bardzo lubią na domowe spa, czyli maseczki. Wybrałam dwie z Perfekty, jedną z Eveline, taką bąbelkową w płachcie. Tutaj mam coś, co dostałam ze swoich paczek PR-owych i miałam dać to Karoli tak po prostu, a stwierdziłam, że zapakuję to do kalendarza adwentowego. I mam tutaj peeling z borówką ryżowy. Ja mam malinowy i powiem Wam, że jest świetny. I maseczkę z Garniera w płachcie, którą też bardzo, bardzo lubię. I do tego mam taki zestaw, maseczka, krem do stóp i krem do rąk z Sorai. Też miałam któryś z tych kremów i fajnie mi się sprawdzał. I ja to otworzę i dam wszystko pojedynczo, bo tak się bardziej opłacało to kupić. Pakowałam ten zestaw, tak on wygląda. Tak jak mówiłam, jest krem do stóp i krem do rąk. I to jest chyba pełna pojemność, bo 75 ml, więc no, pełnowymiarowy produkt. I ta maseczka. Jeszcze dosłownie chyba kilku rzeczy mi zabraknie, ale to już innym razem coś dokupię, bo po prostu dzisiaj było tyle ludzi na mieście, że naprawdę ciężko było coś wybrać i na coś się zdecydować. Okej, mam tutaj dwa papiery do pakowania. Jeden czerwono-srebrny, drugi zwykły szary. Do tego mam takie piękne tasiemki, które kupiłam w Rossmanie za chyba 6 zł. I powiem Wam, że jednak kilku rzeczy mi zabraknie do tego kalendarza, ale jeszcze mam trochę czasu, więc na spokojnie coś dokupię. Chciałabym w Wigilię zrobić jakiś taki fajniejszy prezent, więc też muszę to przemyśleć. I nie będę pakowała tego wszystkiego tak po kolei teraz, tylko przemyślałam już mniej więcej, co na jaki dzień chcę. I zaczynamy od 6. Tutaj mam te naklejki z numerkami i w 6 będą te świąteczne kubeczki, czyli możemy zacząć pakować. Cześć! Cześć! Zobaczcie, jaką dzisiaj piękną piżamkę kupiłam Wiktorii w Pepco i były również dla mamy, dla tata, dla synka. Pokaż piżamkę. Pokażesz piżamkę swoją? No, stań. Taka piękna piżamka, więc mam tutaj małego pomocnika, który będzie mi pomagał pakować prezenty, tak? No, taka, śliczna. Chcesz pomachać? Proszę bardzo. Powiedz cześć, kochani. Cześć. Powiedz, co tam? Okej. Okej, tak? Czerwony papier, nawet nie wiedziałam, ale jest, powiem Wam szczerze, śliski i fajnie się będzie w niego pakowało takie produkty, które zapakujemy jak cukierki, więc naprawdę miłe zaskoczenie. You were here, and decorations hanging from every tree make me wish my baby was here with me. Say, ooh, Merry Christmas, baby. I kalendarz już zrobiony, zabrakło mi dosłownie 3 okienek, 2 słodkości i jednego większego prezentu na 24 grudnia. Ale myślę, że niebawem to zrobię i będę miała już z głowy.
Tymczasem idę jeść jakiś obiadek i później się do Was odezwę. Moje kochani, odzywam się do Was po jakimś długim, naprawdę długim czasie, ale byliśmy na zakupach, byliśmy u teściowej, później u moich rodziców, pojechaliśmy jeszcze na taką mini randkę, coś zjeść i powiem Wam, że nigdy, jeszcze nigdy nie jadłam tak niedobrego jedzenia, naprawdę. Po prostu, nie wiem, może gorszy dzień kucharze mieli albo... Nie nasz smak, bo wiecie, czasami też tak jest, że idziemy do restauracji i no nie gotują tak, jak my lubimy. I byłam właśnie w Biedronce, jeszcze dokupiłam rzeczy do kalendarza dla Karoli. Dokupiłam dwie czekolady, jedną dla Emila, drugą dla Karoli. Dokupiłam takie świąteczne lizaczki. Były chyba za 5 zł, więc fajnie. I wzięłam je jeszcze odżywkę do włosów, która podobno jest świetna. Jaki to zapach? Truskawka? Nie. Jagody goi? Powiem Wam, że nie wiem. Wygląda ona tak, ma nawet sporą pojemność, bo 390 ml. No i zobaczymy, mam nadzieję, że jej się sprawdzi. Więc jeszcze dzisiaj to zapakuję. I co? I kalendarz mam już gotowy, będę mogła jej go podarować już w środę. A tak wyglądają wszystkie prezenty, ja już Wam je pokazywałam. Ten papier kupiłam właśnie w Pepco i naprawdę efektownie to wygląda, jak widzicie. Fajnie się mieni. No mam nadzieję, że Karola będzie z tego kalendarza zadowolona. Powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podoba, jak to wszystko wyszło. Zawartość też mam nadzieję, że jest w porządku. Możecie pisać, jak Wam się podoba. Co byście zmienili, bo tego też mogę posłuchać. Będę miała takie rady na przyszły rok. Będę robiła kalendarz. Także tak wygląda prawie cały kalendarz adwentowy. I przyszłam sobie do kuchni. Będę wyciskała sok z pomarańczy. Mam tutaj pomarańcze, które kupiłam na promocji w Biedronce za naprawdę niewielką cenę. Wyglądają już tak może średnio, ale na sok będą idealne. Przyszłam zmyć sobie makijaż do łazienki. Od razu Wam pokażę nowości w mojej pielęgnacji. Ostatnio Wam pokazywałam, że kończy mi się krem i nigdzie mojego nie mogłam dostać, więc kupiłam krem do twarzy na noc z firmy Vianek. Jest on intensywnie nawilżający. Ma całkiem taki w porządku zapach. Kupiłam go w Naturze za chyba 40 zł. I jeszcze z moich nowości, czekajcie chwilę. O, mam, już Wam pokazywałam peeling z Nivei z organicznym ryżem i maliną, który pachnie przepięknie, naprawdę przepięknie. I ja go używam na co dzień, bo on jest bardzo delikatny, jako taki zero peeling. Więc też Wam bardzo polecam. I to chyba tyle z moich nowości w pielęgnacji. Widzicie, ja już jestem w piżamce, za chwilę będę się kładła spać i tak naprawdę kolejny daily vlog zobaczycie dopiero w grudniu na Vlogmas. Planuję jeszcze dodać w listopadzie dwa filmiki z pomysłami na prezenty dla dzieci, typowo zabawki i takie bardziej kreatywne prezenty świąteczne. Więc możecie się spodziewać takich dwóch filmów. No, a resztę to zobaczycie już na pewno w grudniu, więc widzimy się niebawem. Pa, pa! Takich... Co? W miarę cienkich. No, ty byś chodziła w takich grubasach? Świątecznych? Tak. A to wytniesz już takie zbliżenia na twarz. Czekaj, jak to się wyłącza? Chyba wyłączyłam, tak?